Jeżeli chcesz odblokować swoją asertywność i otwarcie i odważnie zabierać głos, to musimy się rozprawić z tymi trzema punktami, o których dzisiaj będę mówić. Zapraszam. Z tą asertywnością to może być tak, że możesz dobrze wiedzieć, co zrobić. Możesz, może już przeczytałaś lub przeczytałeś bardzo dużo książek na temat asertywności i bardzo możliwe, że ty już dobrze wiesz, jak Sięgać po asertywności. jak ona działa, jak się nią w ogóle posłużyć. I dobrze wiesz, w stosunku do kogo byś chciał lub chciała wysłać bardziej asertywne komunikaty, ale jest coś wewnątrz. Jakieś przekonania od wewnątrz siedzą w tobie i robią krecią robotę mianowicie zamykają ci buzię. W jakimś sensie i w, w wielu momentach powstrzymują ciebie i ostatecznie dochodzi do tego, że dobrze wiesz, co trzeba by było powiedzieć, a jednak tego nie robisz. Co to są za sprawy, co to są za rzeczy, co to jest, co to się dzieje? Otóż bardzo często rozbija się o pewne przekonania, tak? nie tyle jak używać tego narzędzia, tylko przekonania, które w nas mogą siedzieć i być może w tobie siedzą, które gdzieś tam podszeptują ci do ucha, że nie, jednak używanie tych narzędzi jest złe. Jest naganne, jest niemoralne, nieetyczne, coś tu się nie zgadza. No i nie dziwne, że masz pewne opory przeciwko temu, żeby w ogóle chwycić za to narzędzie, pomimo że je samo w sobie znasz. I dzisiaj opowiem Ci o trzech takich blokadach. Być może one siedzą w Tobie, być może gdzieś faktycznie brzmiało znajomo, gdzieś ten potrzeb tak właśnie mówił. Jeżeli tak jest, daj mi znać w komentarzu. Albo ja Ci opowiem o trzech. Ale może masz jeszcze więcej ich w głowie, może te blokady też jeszcze coś innego mówią. Dobrze jest to zidentyfikować, dobrze jest się tym podzielić, otworzyć, nie zamykać w sobie, nie kisić się w tym soku, ale podzielić się w komentarzu i to będzie pierwszy krok ku temu, żeby te blokady odpuszczać, żeby te zahamowania rozpuszczać, a nasze przekonania weryfikować, sprawdzać i po prostu wiedzieć, czy to jest na pewno prawda, czy nie. Rozróżniać. I za chwilę powiem Ci o trzech takich przekonaniach, warto się z nimi rozprawić, ale póki co dwie rzeczy. Jedna rzecz taka, że bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie te treści, ten kanał. Wielkie dzięki bardzo doceniam Waszą obecność, Waszą chęć wsparcia. Natomiast jeżeli oglądasz te, te filmy, ten kanał, gdzieś tutaj wpadasz i znajdujesz coś pomocnego i masz ochotę mnie wesprzeć, to są sposoby, żeby to zrobić i. Zostawiam je w każdym opisie odcinka oraz w przepiętym komentarzu. Druga rzecz taka, że jeżeli widzisz tutaj jakiś ucho, to, to jest piesek, mój mały piesek, kundelek, Jada się nazywa. A my przechodzimy do naszych blokad. Trzy rzeczy, które mogą blokować Twoją asertywność: rozprawmy się z nią, zweryfikujmy i odblokujmy ją. Blokada pierwsza: asertywnością krzywdzę innych ludzi. Jeżeli widzisz asertywność jako formę lub narzędzie do krzywdzenia innych ludzi, no to nie dziwne, że po to narzędzie nie chce ci się sięgać. Jest to, to wręcz w takim układzie, jakby tej logiki, to dobrze o tobie świadczy, nie? że nie chcesz krzywdzić innych ludzi. Tylko że zweryfikujmy tą rzekomą prawdę. Mianowicie to, czy faktycznie asertywność krzywdzi innych ludzi. I teraz jeżeli asertywność rozumiemy poprzez mówienie o sobie, o sobie, wyrażanie swoich emocji, wyrażanie swoich potrzeb, komunikacja szczera i otwarta oczywiście spokojna, z szacunkiem, życzliwa to nie jest agresja, ale jednak mówienie prawdy no to zauważ, czy to faktycznie jest krzywda. Czy się dzieje komukolwiek jakakolwiek krzywda, czy może właśnie. Otwartość, taka szczerość i otwartość i mówienie prawdy, wtedy kiedy jesteśmy z kimś i chcemy budować zdrową relację, to właśnie jest podstawa tej zdrowej relacji. Co się dzieje na odwrót? Na odwrót dzieje się to, że uznamy, że jeżeli ja coś powiem o sobie, jeżeli ja powiem jakieś swoje opinie albo powiem, ja się z tym nie zgadzam, ja to widzę inaczej, nie, nie chcę, nie, nie, nie wchodzę w to. Jeżeli tego typu komunikaty widzimy jako wielką krzywdę drugiej osobie, i ja je w związku z tym schowam, tak, schowam absolutnie, zakręcę ten słoik, odłożę, co mi pozostanie? No, pozostanie mi jedynie potakiwanie, ewentualnie milczenie. I teraz zauważ, jak, jaki rodzaj relacji buduje potakiwanie lub milczenie. Czy faktycznie takie, taka relacja, dobra, jeżeli ona trwa tydzień, to jeszcze okej, okay, ale jeżeli trwa rok lub dwa, czy ta relacja zyskuje znamiona relacji zdrowej, zdrowo działającej, zrównoważonej, równoprawnej, gdzie jedna ze stron i druga ze stron, dwie dorosłe osoby ze sobą równoprawnie i w zbalansowany sposób istnieją, komunikują się, funkcjonują. Czy może dochodzimy do jakiegoś punktu toksyczności, gdzie jedna osoba coś mówi, jedna osoba ma prawo coś bardzo mocno wyrażać, a druga sobie zamyka buzię. Zwłaszcza przyłóż do tego jakąś linijkę długotrwałą. To znaczy, pomyśl sobie, ok, dobra, jak ja będę się tak zachowywać dziś, no to pewnie się nic wielkiego nie stanie. Ale jeżeli tak się będę zachowywać jeszcze przez tysiąc dni albo przez pięć lat. To co do, do czego to właśnie doprowadzi, do czego to zmierza? No i już mamy, tak? I już mamy odpowiedź na to, że nie. No nie. To właśnie mówienie tylko tego, co druga strona nam potaknie i będzie z tego zadowolona, i aprobatę dostaniemy od niej za to, co mówimy. Tylko selekcjonowanie tych komunikatów no doprowadza do tego, że jesteśmy w jakiejś toksycznej relacji. Jesteśmy w jakimś związku bardzo wykrzywionym, gdzie nie ma równo uprawnienia, jest ktoś ważniejszy i ktoś mniej ważny. Ktoś, kto ma prawo coś mówić i ktoś, kto sobie to prawo odebrał. I to dopiero jest punkt krzywdy. Tutaj się dzieje krzywda. Najpewniej tobie, ale i także tą krzywdę, no na pewno działa cała relacja, tak? Dzia cała relacja doznaje jakiejś krzywdy, i po bo, bo, bo prostu skręca nie w tą stronę, co trzeba, nie w stronę zdrowia. Więc odkręćmy tą filozofię, jakoby asertywność była wielką krzywdą, czynioną innym ludziom, i popatrzmy na to, że tak jak na przykład jakaś osoba ma prawo ciebie poprosić o coś, to tak samo musimy udzielić tobie prawa do tego, żebyś miał wybór. Nie tyle, żebyś na pewno powiedział nie, tylko żebyś miał wybór i czuł, że faktycznie ten wybór istnieje. Że jeżeli ktoś cię prosi o czymś, może mnie podrzucić na dworze co piątej rano jutro, ty masz prawo do wyboru. Jeżeli powiesz tak, to będzie to jakby podyktowane nie przymusem, ale twoim własnym dobrowolnym wyborem. Ale jeżeli powiesz nie, to też jest twój wybór, który ty masz w zasięgu ręki. Dopiero wtedy faktycznie nie dzieje się krzywda ani jednej, ani drugiej stronie i nie dzieje się krzywda, nie ma to jakiegoś uszczerbku, nie powoduje na relacji. Dlatego że, dlatego, że każdy jest traktowany z szacunkiem. Każda ze stron, tak jak i ta, która prosi, to ona ma prawo poprosić, ona ma prawo to powiedzieć. I to by się nie dzieje żadna krzywda, jeżeli słyszysz tą prośbę, ale i tak samo ty masz prawo powiedzieć tak lub nie. I, I to jest podstawa zdrowego związku, zdrowej relacji. I tak naprawdę dopiero wtedy nie dzieje się krzywda. A nie wtedy, kiedy ciągle zamykasz buzię, milczysz i odbierasz sobie prawo głosu. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, i to jest jedna blokada, którą warto gdzieś odpuścić. Czyli asertywność wcale nie równa się krzywdą, krzydą wielkim, wyrządzanym innym ludziom. Asertywność równa się jakieś, okej, okay, nieperfekcyjne, lepsze lub gorsze czasami, ale jednak dążenie i obieranie kierunku relacji równorzędnej, czyli zdrowej, czyli tam, gdzie każdy się liczy podobnie. I to jest jedna bardzo ważna blokada, którą warto sobie przepracować, a my przechodzimy do drugiej i trzeciej za chwilkę, ale zanim to zrobię, to chciałam zaznaczyć, że ten punkt, ten już sam punkt numer jeden, być może w tobie wzbudza blokadę kolejną, być może opór, być może żal, być może smutek, że to właśnie prawo do tego, że ty możesz mieć wybór w tej relacji, że ty jesteś ważną częścią tej relacji i że te że decyzje też od ciebie zależą. Być może to jest coś, co nie istnieje w, twoje, w Twojej ważnej relacji. A być może zauważasz pewien wzorzec, że tego brakuje w wielu relacjach, o ile nie we wszystkich. I to jest taki punkt, gdzie warto się nad tym bardziej zastanowić. Ja ci w opisie zostawię jeszcze kilka filmów, w których właśnie to poczucie zasługiwania, poczucie własnej wartości, to jest taka głębia, do której warto się dokopać i dotknąć jeżeli ten punkt mocno gdzieś w strunę poruszył a jeżeli oglądanie filmów to troszkę za mało i chciałbyś to omówić lub chciałabyś to omówić w spotkaniu jeden na jeden to jest też w mojej ofercie, zapraszam serdecznie ale i także przy okazji zapraszam do zapisu newslettera bo to też jest miejsce, gdzie dajemy sobie spokój, tylko poprzez formę pisano i wzmacniamy siebie i poczucie własnej wartości i ważności raz w tygodniu a my przechodzimy do punktu drugiego. Przez asertywność staje się złą osobą. Kolejna rzecz, która być może ci się kojarzy z asertywnością, to mianowicie to, że no skoro ja mam prawo komuś odmówić, tak jak już w pierwszym punkcie mówiliśmy, no i ja faktycznie sobie z tego sprawa, prawa skorzystam, to znaczy, że ja jestem jakaś taka wredna, że ja. Jak to od nią nie świadczy? No, ktoś mnie prosi, żebym go odwiózł do, na dworze, a ja mówię, nie. No przecież to jest, nie dość, że właśnie wyrządzanie krzywdy, ale i to o mnie świadczy, że jestem jakaś, nie no jestem złą przyjaciółką, złą, złą siostrą, złym bratem, złym człowiekiem. Być może to dotyka gdzieś tak bardzo głęboko ciebie, że to jakoś przykleja negatywną ocenę do siebie. I dlatego wolisz się zawsze zgadzać, ewentualnie przemilczeć swoją niezgodę, żeby uchronić ten obraz siebie jako osoby dobrej, miłej, życzliwej, pomocnej, przyjaznej. I tutaj też znowu musimy się z tym rozliczyć i musimy to odblokować i zweryfikować taką tezę. Odróżnijmy, a zatem odróżnijmy pojedyncze zachowania, pojedyncze decyzje od ogółu osoby, jaką jesteś. Czyli w najprostszym przykładzie, to, że dzisiaj odmówisz temu przyjacielowi jutrzejszej podwózki na dworzec, to nie znaczy, że odwracasz się od niego plecami, stajesz się jego wrogiem i jesteś absolutnie, jakby ta cała relacja się przekreśla. I to jest coś ważnego do pogodzenia się w, w naszej głowie, do przegryzienia się z tym w naszej głowie, a mianowicie można Odmówić, można zachować swoje jakieś granice i jednocześnie w tym samym czasie pielęgnować relacje. tak? Czyli można komuś odmówić, można powiedzieć nie i jednocześnie zostawać, pozostawać dobrym przyjacielem. To może ci się gdzieś wewnętrznie kłócić i to jest kolejna rzecz, właśnie, żeby się z nią przegryźć. Czyli inaczej mówiąc, Moje odrzucenie prośby czyjejś to nie jest to samo co moje odrzucenie całej tej osoby i naszej wspólnej relacji i tego ile ją budowaliśmy i ona trwała. Jeśli ja nie odwracam plecami od tej osoby, ja po prostu mówię, że dzisiaj, jutro czy kiedykolwiek nie, nie mogę tego zrobić. Widocznie mam jakieś powody ku temu i te powody według mnie są ważne na tyle, że muszę je uszanować. Ale to nie oznacza, że odrzucam całą osobę. Ja tylko mówię nie na jedno pytanie, na jedną prośbę. Jeżeli sobie to rozgraniczysz, a nie powiesz, że to jest to samo, czyli że ja od, odmówię ci podwózki do, na dworzec, to znaczy, że ja odrzucam ciebie jako osobę, no to znowu mamy blokadę. No to znowu ja nie chcę ciebie odrzucać jako całej osoby. A w związku z tym ci nie powiem, że mi nie pasuje, a w związku z tym nadwężę siebie i nie uszanuję swoich potrzeb, i tp. Znowu skręcamy na ten tor taki bardziej toksycznych zachowań i niezdrowych zachowań. A zatem rozgranicz sobie. Pojedyncze decyzje, pojedyncze zachowania, pojedyncze sytuacje to jeszcze nie to samo, co ogół relacji. Odrzucenie prośby to nie to samo, co odrzucenie osoby. I to jest druga blokada, która mam nadzieję, że w tym momencie już się trochę rozmiękczyła, a my przechodzimy do trzeciej. Asertywność popsuje wszystkie moje relacje. No i punkt numer jeden i punkt numer dwa, czyli to, że ja kogoś skrzywdzę, że wyjdę na bardzo złą osobę, czyli jeden, dwa, to znaczy, że co, no to już jesteśmy w domu, czyli że popsuję sobie wszystkie relacje. Nie dość, że kogoś skrzywdzę, to jeszcze sama wyjdę na kogoś ohydnego, okropną osobę. No, oczywiście żyjąc w tego typu przeświadczeniach, to odrzucamy tak oczywiście, że będzie się w nas włączać olbrzymia blokada przeciwko asertywności. Z pierwszym drugim już się trochę rozprawiliśmy, chociaż nie twierdzę, że to jest cyk cyk, i poszło, nie, to jest proces. To, to są treści, do których warto wracać i sobie przypominać, zwłaszcza wtedy, kiedy podejmujesz jakąś decyzję, która gdzieś jest asertywna, przypominaj sobie o tym. Punkcie numer jeden, punkcie numer dwa, ale i teraz o punkcie numer trzy. Mianowicie, obawiamy się, że jeżeli sięgniemy po, nasze, po, asertywność, po naszą asertywność, po nasz wybór, naszą opcję, że ja mogę powiedzieć nie, obawiamy się tego, że popsujemy relację. Być może już tak się stało, że komuś powiedziałaś nie, że komuś gdzieś powiedziałaś nie, słuchaj, nie mogę cię jutro odwieźć i nagle ta osoba z tobą zrywa kontakt. Nagle gdzieś w ogóle ta relacja się zmienia z bardzo fajnej i miłej na jakąś chłodną. i być może właśnie to przeświadczenie, tylko i wyłącznie urosło od rangi. Tak to tak na pewno się dzieje, tak to naprawdę się dzieje. Dwie rzeczy: do zrozumienia i do przegryzienia się z nimi i weryfikacji. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że. Zauważmy, do czego doprowadza brak asertywności. Czyli wyobraźmy sobie relacje. Być może jest to coś, co już znasz, jeżeli tak jest daj mi, znać w komentarzu. Że masz relację, wszystko się układa dobrze do momentu, kiedy coś zaczynasz mówić w typie. No, ja to widzę inaczej. No, ja, ja, ja na to patrzę zupełnie inaczej niż Ty. Mi się to nie podoba. A czy możesz mi nie przerywać, dopóki nie skończę? Czyli wysyłasz jakieś komunikaty asertywne, komunikaty, które gdzieś dbają o Twoją potrzebę w tej relacji. I zaczynasz i dostajesz za to po pułapkach. Zaczynasz zauważać, że ta relacja się rozkrusza, więc co robisz? Wycofujesz się z asertywności, czyli z niej po prostu rezygnujesz. Co się dzieje? Czy to faktycznie jest tak, że jeżeli rezygnujesz z asertywności po to, żeby rzekomo ocalić relację, czy faktycznie ją ocalasz? Czy faktycznie to zbawienie na nią wpływa? Czy faktycznie ta relacja działa fantastycznie? Czyli Sprawdźmy sobie tę tezę, że brak, że asertywność może psuć relacje, więc brak asertywności może poprawiać. Znaczy faktycznie tak jest? No Jeżeli się nie wyrażasz, jeżeli nie mówisz, nie zabierasz głosu, nie zauważasz i nie obstajesz przy swoich potrzebach, nie szanujesz, rezygnujesz z tego wszystkiego, jedyne co właściwie robisz to potakujesz? Bardzo uważnie słuchasz, czy bardzo dużo uwagi się poświęca tej drugiej stronie, nie tobie. Do czego to doprowadza? No bardzo możliwe, że jeżeli do tego typu zachowań dodajmy jeszcze trochę czasu, czyli na przykład miesiąc, pół roku, rok, będziesz w momencie, w którym właściwie całe twoje jestestwo, cała twoja reakcja w stosunku do tej osoby, no to będzie przesiąknięte żalem, pretensją, złością, frustracją, jakimś, jakimś wielkim oporem Przeciw temu, żeby się w ogóle z tą osobą spotykać, żeby z nią rozmawiać, żeby, żeby w ogóle być w tej relacji. Na jakimś poziomie coś ci będzie mówić, nie. I to może być poziom świadomy, czyli jej, jak ja już mam jej dość, no, tak mi źle jest w tej relacji i, i w ogóle po prostu nie lubię się z nią spotykać, czy tam z nim. A może to być na zasadzie jakiejś takiej cielesnej, czujesz ból głowy zawsze po tych spotkaniach. Po prostu się źle czujesz po tych spotkaniach, jesteś wyczerpany lub wyczerpana. No i to są sygnały, które świadczą o tym, że jak wycofałaś asertywność, bo rzekomo tak miałoby być lepiej dla tej relacji, wcale tak nie jest. Czyli weryfikujemy tę tezę i sprawdzamy ją, i to, co możemy bardzo szybko odkryć, to jest to, że asertywność, znaczy brak asertywności. Nie poprawia relacji. Zwłaszcza w dłuższym, na dłuższą metę, to ją psuje, dlatego że ty masz dość tej relacji, ty masz dość siebie w tym sensie, że swojej roli, jaką przyjmujesz w tej relacji, ta rola jest męcząca i bardzo to jest zrozumiałe, że ona jest męcząca, to jest logiczne. I jednocześnie masz dość tej osoby. Ta osoba jest ci męcząca, wydaje się męcząca i już jakby. Niepotrzebne. No więc wycofanie asertywności zadziałało jak? Wcale tej relacji nie pomogło, tylko mocno przeszkodziło. Co temu zaradzi? No oczywiście asertywność. Czyli ta blokada, która gdzieś w tobie działa, tak naprawdę ona działa wręcz na odwrót. Czyli to nie jest tak, że brak asertywności poprawia relacje, to asertywność poprawia relacje. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli my mówimy o sobie, jeżeli robimy dla siebie przestrzeń w tej relacji, jeżeli przy kimś jesteśmy w stanie uznać swoją wartość i ważność, to jest bardzo zdrowy kierunek. My się w tym dobrze czujemy, my lubimy przebywać w takich relacji, relacjach, my się dobrze w tym odnajdujemy i co więcej mamy motywację, żeby się spotykać z tą osobą, żeby gdzieś ten kontakt nie zatracić. Bo on jest w nim, czujemy się równoprawni, czujemy się tak samo ważni. Czujemy, że zachodzi jakaś wymiana, że jest właśnie wymiana energii, poglądów, uwagi, ciepła, współczucia, empatii itd. itd. To wszystko jest dla nas super konieczne wręcz do życia i bardzo potrzebne i bardzo pomocne, pożyteczne i zdrowe. Ale to nie zaistnieje, dopóki nie stworzymy sobie tej przestrzeni, nie zadbamy sobie, nie zadbamy o swoje potrzeby. A narzędziem, które dba o nasze potrzeby w relacjach, jest właśnie asertywność jest spokojne, życzliwe, ale prawdziwe mówienie o sobie. I to jest jakby jedna rzecz, tak? Natomiast tą drugą rzeczą, którą chciałam nadmienić, to jest to, że być może pojawiło ci się w głowie coś takiego. No tak, ja użyłam asertywności. Czasami mam pod filmami o asertywności, których jest wiele i ci zostawię w opisie. Pod tymi filmami czasami są takie komentarze, no, okej, okay, okej, okay, to wszystko ma sens. Jednak jak użyłam, czy tam użyłem asertywności, to nagle jestem sam. Okazało się, że wszyscy ludzie się ode mnie odwracali. I to jest bardzo istotna informacja, która ci przedstawia tak naprawdę dobitnie status tych relacji. Mianowicie, one gdzieś w ogóle nie, nie dopuszczały w sobie równouprawnienia, pełnoprawności jednej z drugiej ze stron, czyli one istniały pod warunkiem, że ciebie za dużo w tych relacjach nie było. I w momencie, kiedy ty sobie robisz na siebie przestrzeń, to nagle ktoś ci mówi, nie, ja nie na to się pisałem. Do widzenia. Jeżeli dochodzisz do takich punktów, jeżeli dochodzisz do faktycznie takich doświadczeń z niektórymi osobami, no to zauważ i zastanów się, czy faktycznie chciałbyś kontynuować to, mm, lub chciałabyś kontynuować tą relację na takich zasadach. Czy może jednak zależeć na tym, żeby zbudować nowe relacje z innymi ludźmi. Od początku robić sobie w nich miejsce, od początku wysyłać sygnał, jakby uczyć inne osoby, że Ty też się liczysz, a nie że Ty tylko siebie wyjmujesz z tej relacji, i na ten zdrowszy sposób zapoznawać nowe osoby. Innymi słowy, krótko mówiąc, jeżeli ta relacja nie przetrwała nawet najmniejszych oznak asertywności, to naprawdę ona bardzo słabo rokowała. Tak czy siak. Tak czy siak. I to są dwie rzeczy, które warto zdać sobie z niej sprawę, jeżeli chodzi o burzenie tej trzeciej blokady, czyli, że to psuje relacje. Nie, asertywność nie psuje relacji. Asertywność tworzy zdrowe relacje. Daj mi znać w komentarzu, które przekonanie gdzieś w tobie siedzi, a które gdzieś już. Warto odpuszczać. Jesteś zdecydowany lub zdecydowana, żeby od tego, żeby to odblokowywać i wpuszczać więcej asertywności w swoje relacje. Każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja to jest wsparcie tego kanału, wsparcie mnie, za co ci wielkie, wielkie, wiel, wielce dziękuję. Oraz tak samo dziękuję bardzo wszystkim osobom, które wspierają mnie poprzez Buy Coffee, czy patronite, czy w inny sposób. Bardzo doceniam. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.